Olimpijskie, Radia W studio Krzysztof Miklas. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze. Przepraszam za małą chrypkę. Taki, taki defekt mały w związku z pogodą może nie najlepszą. Dzisiaj w poranku tych chrypek bardzo dużo, ponieważ wczoraj byłem w Gdańsku na takiej konferencji dziennikarskiej, więc nie bardzo mogłem obserwować, co działo się w kolei. No właściwie dla nas tak wiele pozytywnego, chociaż troszkę wczoraj troszeczkę słoneczko wygrzało dla Polaków, a właściwie bardziej dla Polek, bo całkiem dobrze spisały się nasze biatlonińskie. Monika Chojnicz, najmłodsza z naszej reprezentacji na szóstym miejscu w biegu takim długim, to się nazywa bieg długi, cztery strzelania po drodze i każde strzelanie kosztuje karną minutę, więc to trzeba bardzo dobrze strzelać, no i nieźle biegać przy tym. Nowa Nowakowska, druga jakby liderka naszej drużyny, też miała szansę na medal, ale na ostatnim, tym czwartym strzelaniu się jej nie powiodło, spadła na troszkę dalsze miejsce bodaj 21, a ta Monika była szósta, więc przy tym cały, przy tej całej mizerii, przepraszam, że tak może brzydko i kolokwialnie mówię, naszych, naszej reprezentacji na tych igrzyskach, to szóste miejsce już jawi się jako pewnego rodzaju osiągnięcie, tym bardziej, że dziewczyna młoda, no i jest to jak gdyby świadectwo no, przynależności do światowej czołówki. A Biatlon jest taką konkurencją, powiedziałbym, troszkę loteryjną i taką jakby stworzoną do gdybania. Ja komentowałem wiele lat Biatlon, więc napatrzyłem się na te strzelania a potem rozważania, a gdyby było tam centymetr w lewo albo centymetr w prawo no to byłoby miejsce powiedzmy nie czternaste, a drugie, bo to na tym mniej więcej polega, no ale gdybać można w sporcie prawda, no inni też mogą gdybać, trzeba po prostu szybko biegać i celnie strzelać. Na tym cała ta zabawa polega. Natomiast o biatlonistach naszych za wiele dobrego już od bardzo dawna powiedzieć się nie da, bo właściwie sukcesy polskiego biatlonu skończyły się na Tomaszu Sikorze. Miałem wielką przyjemność komentować wtedy ten jego srebrny medal na igrzyskach w Turynie i od tamtego czasu jakoś ten męski biatlon nie może się pozbierać. Dziewczyny są dużo bardziej cenione na tym rynku biatlonowym. Może dlatego mają też dobrego norweskiego trenera. To też jest z pewnością nie bez Wpływu na te jakieś ich występy. Całkiem przyzwoita, a przecież jeszcze przed nami sztafeta, jeszcze jedna konkurencja, więc może jeszcze coś tam słoneczko w tym nie zaświeci. Natomiast w innych dyscyplinach sportu, no to no nie chciałbym się znęcać broń Boże nad tymi zawodnikami, bo każdy z nich, ja sobie świetnie zdaję sprawę z tego, że oni chcieliby wypaść jak najlepiej, że jadą na imprezę czterolecia, tylko z punktu widzenia takiego ogólnego też można się zastanowić, czy warto wysyłać tak wielką ekipę, największą. w historii, obsługiwaną przez największe, przez największe ekipy dziennikarskie, które spodziewają się też nie wiadomo czego. Tymczasem no, rzeczywistość jest taka, jaka jest. My w sportach zimowych niestety kulejemy i poza skokami narciarskimi, gdzie no, od lat należymy do tej światowej, ścisłej światowej czołówki i gdzie spodziewamy się jutro medali, to właściwie specjalnie tak, czym pochwalić się Bo nie jut, ma. Jutro jest konkurs skoków, dzisiaj są kwalifikacje. No i prasa sportowa już podnieca się samymi treningami nawet, nie kwalifikacjami. No przepraszam że się, podeprę dzisiejszym przeglądem sportowym. Wielki tytuł, kot pokonał kumpla. No kot pokonał kumpla na treningu. Bo to chodziło o trening, Pięciu skoczków pojechało, czterech może wystartować, zarówno w pierwszym, jak i w drugim, w tym jutrzejszym konkursie. A ponieważ sprawa trzy, trzy pozycje są niezagrożone ze Stochem na czele, no to to jest ta sprawa między czwartym i piątym, kto wystartuje w tym konkursie. No i okazuje się, że ten czwarty-piąty, czyli Piotr Żyba, Maciej Kot. O ile jeszcze niedawno Żyba górował, to teraz tam w Korei Kot jest lepszy na treningach i jego trener Horgacher jutro wystawi poza tymi trzema, których jak gdyby tutaj kandydatury nie podlegają najbliższej dyskusji, czyli to jest Stoch, kubacki i hulat ci trzej poza, poza wszelką są konkurencją. No i czekamy na to może miejmy nadzieję, że odwróci się, bo niewątpliwie Polacy należą tutaj tej najściślejszej światowej czołówki. Tutaj y, przypadek zrządził, że tych medali nie było w pierwszym konkursie. Bardzo wiele różnych czynników już nie ma co do tego wracać. Ja myślę, że jutro medale będą, może nie medale, może medal. No a potem we wtorek jeszcze mamy konkurs drużynowy, gdzie tak jak już tu mówiłem w tym studiu, właściwie dla mnie liczą się trzy reprezentacje, czyli Norwegia, Niemcy i Polska. I tu kolejność może być bardzo różna. Polacy przed rokiem byli drużynowymi mistrzami świata, więc oczekiwania są spore. Ale to może być też rozmaicie, prawda? Ponieważ interesujemy, pasjonujemy się skokami, więc pasjonujemy się wiatrem. Jakie są prognozy wieczne? Yy, dla jutrzejszych skoków. No więc o ile ten pierwszy konkurs był w fatalnych warunkach tych wiecznych rozgrywany i właściwie potem i przed konkursem i w czasie konkursu i po konkursie yy, bardziej yy, komunikaty meteorologiczne jakby przetłaczały te inne historie, tak yy, teraz jednak przychodzą meldunki że to się wszystko uspokoiło, że jest dużo lepiej i że konkurs powinien być rozegrany, może nie w optymalnych, ale przynajmniej w o wiele bardziej przyzwoitych warunkach niż ten pierwszy, bo ten pierwszy faktycznie wypaczył wyniki dość istotnie. Zawsze jak wiatr wieje, on wieje nierówno, jeszcze doszły te, o czym też tu już wspominałem, w tym studiu doszły te od kilku lat te plusy bądź minusy za korzystniejsze bądź mniej korzystne warunki wietrzne. I to jest według mnie troszeczkę nieuczciwe, dlatego że zawodnik ma 15 sekund po zapaleniu światła, potem jeszcze jest w powietrzu i ten wiatr, jak on kręci na skocznie, to on się może zmienić i w efekcie y, y, jednym się odejmuje 7 punktów, a innym 17, albo dodaje, prawda? I to wszystko troszkę wypacza. No tak jakbyśmy w lekkiej atletyce w skoku w darczy, w trójskoku, że komuś bardziej zawieje w plecy, a, a drugiemu mniej, dodawali centymetry albo odejmowali. To jest według mnie niesłuszne. Ale o tyle sprawiedliwe, że to loteria wybiera. To jest... No loteria, przedtem też loteria wybierała. No to była loteria, mówiło się loteria, prawda? Jednemu zawieje w sporcie jak w, jak w życiu trzeba mieć troszeczkę szczęścia i to szczęście na skoczni też czasem było potrzebne, a teraz y, no, nasi na przykład mieli pretensje, że y, odjęto Polakowi jednemu za dużo punktów, y, że ten wiatr się zmienił, że on już nie był tak korzystny, kiedy w, w momencie, no, dużo, duże pretensje mieli do y, czeskiego takiego byłego skoczka sedlaka, który puszcza zawodników, znaczy on, on, on daje komendy do startu, zapala to zielone światełko I, i, i ten komputer tam wylicza niby to wszystko, ale to wszystko jest dla, dla mnie, przepraszam za kolokwiat. Jest taki podwórkowy, dęte bardzo. I, I ja uważam, że to jest niesłuszne. I wydaje mi się, że po tym konkursie olimpijskim ta Federacja Światowa w zakresie, jeśli chodzi o skoki narciarskie, powinna się nad tym zastanowić. I chyba się zastanawia, czy tego jednak nie zmienić, czy nie wrócić do, do tego. Bo sama ta zmiana belki i tu punktu dodawania, do, do odejmowania bardzo słuszne. Ja sam komentowałem wiele konkursów. Skoków bardzo prestiżowych, gdzie w pewnym momencie konkurs przerywano i skracano, skracano y, ten rozbieg, prawda, zmieniano belkę i wtedy zawodnicy musieli od początku cały konkurs zaczynać, całą serię i to było jakby to i widowisko na tym traciło, y, no bo w ogóle było to troszeczkę bez sensu, dlatego ta zmiana jest uważam bardzo słuszna, natomiast z tymi wiatrami, no to bywa różnie jak to z wiatrami poza brakiem sukcesów Polaków, czym żyją kibice olimpijscy? No, kibice czekają na skoki, bo to właściwie dla to nas... W Polsce, w Polsce, ale w ogóle. A w ogóle no to każdy kraj ma swoich faworytów. Amerykanie mają przede wszystkim tych swoich snowboardzistów. Dla nich to jest jak gdyby sprawa absolutnie narodowa. Pokazują nieprawdopodobne sztuki, powiedziałbym. To, to co ci snowboardziści w tej rynnie, czy w innych konkurencjach wyprawiają, no to przechodzi ludzkie pojęcie. Tam 18-latek wygrywa snowboard, to jest taka troszeczkę zabawa przede wszystkim dla młodzieży, prawda? A w Stanach się to rozwinęło najszybciej. Oni mają tych obiektów snowboardowych tam setki, tysiące i młodzież amerykańska tutaj cudów dokonuje. Z kolei dla innych nacji, dla takich jak Czesi na przykład, no to hokej będzie najważniejszy dla Słowaków. I co, i co się dzieje? No na razie to turniej hokejowy dopiero się rozpoczął. Jeszcze trudno cokolwiek powiedzieć. On dopiero zaczyna się rozkręcać. On się wczoraj, przez wczoraj właśnie zaczął i Taka pierwsza niespodzianka, bo reprezentacja Rosji, która w ostatniej chwili tam została jednak dopuszczona do, do tych igrzysk, oczywiście pod flagą olimpijską, nie pod flagą rosyjską, prowadziła jako no, zdecydowane fawory ze Słowakami. 2-0 po dwóch tersjach, a, a w trzeciej Słowacy się zmobilizowali i, i, i strzelili trzy gole Rosjanom. No to już nie są te czasy, które kiedyś były, ja pamiętam igrzyska z 80 lat, jeszcze kiedy Czesi na przykład potrafili tam z Rosjanami wygrać, to pan pamięta zapewne, panie redaktorze, takie hasła bite te Rusy na wieczne czasy, prawda? Nawiązując jak gdyby odwrotnie do tego, co było kiedyś w czasach takiego twardego zamordyzmu w Czechosłowacji, kiedy było z sowieckim swazem na wieczne czasy i nigdy inaczej. To oni potem to odwracali i, 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 i z tego też taki były podtekst polityczny mały. Zawsze tam w tych walkach hokejowych w tych rozgrywkach na no nas cieszy to, że jeden polski hokejista jest właściwie nawet chyba kapitanem drużyny kanadyjskiej, Wojtek Wolski, urodzony w Polsce na Śląsku, no ale jako dziecię nieletnie wyemigrował z rodzicami do Toronto i gra wprawdzie w lidze rosyjskiej teraz, nie w kanadyjskiej. Miał potworną historię, bo miał tej lidze rosyjskiej kiedyś tak no, sprowokowany przez jednego zawodnika, czy uderzony, uderzył w bandę mocno kręgosłupem. Miał dwa pęknięte kręgi szyjne. Wydawało się, że do sportu nie wróci, a jednak wrócił. No jest niewątpliwie wielkim bohaterem pod tym względem. No i przypuszczam, że poprowadzi reprezentację Kanady. Do, do sukcesu, nawet do złotego medalu. Wprawdzie nie ma już, nie ma w tych igrzyskach tych najlepszych zawodników z tej ligi hokejowej NHL, czy NHL jak chcemy, kanadyjsko-amerykańskiej, bo nie dogadali się organizatorzy igrzysk, czy MKOL właściwie z, do, z kierownictwem tej całej ligi amerykańsko-kanadyjskiej. To troszeczkę osłabia jakby poziom, prawda, nie ma tych największych gwiazd, ale turniej niemniej będzie bardzo ciekawy. A jak od strony organizacyjnej wypada olimpiada? No, trudno mi powiedzieć, nie jestem na miejscu, ale narzekają wszyscy na warunki różnego rodzaju, że Koreańczycy. Bywałem w Korei, bywałem w Japonii, bo to są podobne klimaty, prawda? I zainteresowanie wszystkim to, co widzę w telewizorze, zainteresowanie tymi klasycznymi i nas interesującymi dyscyplinami, czyli skoki, biegi, biatlon, jest minimalne. Ja byłem kiedyś w Japonii na Mistrzostwach Świata w Sapporo. No, przywieźli kilka autokarów z dziećmi, małymi które robiły harmider, bo ich w ogóle te zawody nie interesowały po to tylko, żeby żeby ktoś tam na tych trybunach była na dobrą sprawę policji, która obstawiała te zawody było dużo, dużo więcej, kilkakrotnie więcej niż takich kibiców, którzy sami z siebie przyjechali, żeby te zawody obejrzeć i w Korei jest chyba y, podobnie, tak wygląda na to. No na wiatr nie ma siły, prawda? Tam były takie historie z wiatrem, że nawet przewracało te olbrzymie namioty y, w takich y, szczytowych momentach, y, w których na przykład są biura prasowe przy tych, bo y, Trzeba powiedzieć, że te, wiele tych obiektów na Igrzyska robi się tak tymczasowo. Trybuny się składa z rurek stalowych, prawda? To robią wszyscy na świecie. Tam, gdzie wiadomo, że nie będzie po Igrzyskach zainteresowania tymi zawodami, już teraz na Igrzyskach nie ma, po Igrzyskach dopiero w ogóle nie będzie, to często się robi takimi półśrodkami, prawda? Z rurek stalowych skręca się, czy aluminiowych skręca się widownie i ona jest potem rozbierana. To jest dość, dość, dość powszechna praktyka. Ja myślę, że oni, jak to. Jak to Daleki Wschód. Przekonany jestem, że pod pewnymi względami to są perfekcyjni. Co do tego to nie ma wątpliwości. Natomiast inna sprawa jest to zainteresowanie publiczności z ich strony. Warunki pogodowe jeszcze inna historia. No, to, to, to pod różnymi aspektami można to rozpatrywać. W Snowboardzie też występował Polak. Tak, Polak i, 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 Polak i Polka. Oni oboje, Mateusz Ligowski, też troszkę historia podobna do tego Wolskiego, bo też miał bardzo bardzo trudny przypadek i na wózku nawet inwalidzkim jeździła a jednak się pozbierał. To już jest bardzo doświadczony snowboardzista. Był w ćwierćfinale, no to już jest nieźle być w ćwierćfinale, bo to jest chyba 24 zawodników w tym ćwierćfinale startuje. Podobnie zawodniczka, no nie, nie wszedł dalej już do, do, do półfinału, ale, ale na 20. miejscu sklasyfikowany dziewczyna też uważała, że ten występ jej wśród tych gwiazd snowboardu, cross, bo to chodzi o zjazd, prawda, cross, bo w snowboardzie są różne Konkurencję też bardzo różne. Tutaj krost, czyli zjazd, taki nałeb na szyję, mówiąc brzydko. I, i, I nasza reprezentantka i ten Mateusz Ligocki byli, byli w świetli, ale to no, przystanie polskiego snowboardu można uznać za, za całkiem przyzwoity występ. Może nie za dobry, ale bardzo przyzwoity, taki, którego aż tak bardzo nie, mo, nie, nie ma się co wstydzić. Natomiast no, są takie występy też kompromitujące, nie dlatego, żeby zawodnik chciał się skompromitować, ale taki poziom jest. Na przykład taki y, 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 młody narciarz kłusak się nazywa no, biedny. Jak ja mu współczuję, bo on gdzieś tam w zjeździe na samym końcu. W, Stalony gigancie nie ukończył konkurencji, bardzo walczył o ten wyjazd. Twierdził, że no jest w stanie o przyzwoite miejsce się postarać, ale to ciężko z tym przyzwoitym miejscem. Natomiast ja uważam, że no jednak trzeba trochę skrytykować Polski Związek Narciarski, który zapatrzony jest wyłącznie w skoki. I tymi skokami głównie się szefostwo Polskiego Związku Narciarskiego z prezesem na czele zajmuje. Natomiast pozostałe konkurencje narciarskie, które też przecież do związku narciarskiego należą. Tu snowboard nie, bo snowboard ma oddzielną, oddzielną ma federację swoją, swój związek, jednak są zaniedbywane, dlatego no, te sukcesy nasze dzisiaj dzisiaj nad ranem, właściwie rano dzisiaj naszego czasu był bieg na 15 kilometrów z tylem dowolnym mężczyzn i najlepszy z Polaków zajął 33 miejsce. No, niby to takiej wielkiej kompromitacji nie ma. 109 startowało. Więc to jest jednak ta, ta górna połówka. Ale jednak dwie, prawie 3 minuty ze zwycięzcą to jest na 15 km, dosyć duża różnica. Ci chłopcy robią na pewno wszystko na tych trasach, żeby wypaść jak najlepiej. Ale poziom polskiego narciarstwa biegowego jest taki, jaki jest. Kombinacja norweska też praktycznie pychało czterech młodych chłopców, też praktycznie u nas nie istnieje. Troszeczkę się tam rusza niby w tej kombinacji. No, kiedyś była taka akcja w powiecie Limanowskim w bardzo niewielkim zakresie, prawda? rozdano w powiecie limanowskim tysiące par nart biegowych i dzieciaki miały na tych nartach poruszać się do szkoły, ze szkoły, tam gdzie takie możliwości, możliwości były. No i z tej akcji między innymi zrodziła się Justyna Kowalczyk. Także jeżeli jest jakaś szersza podstawa, jeżeli jest szkolenie, no to wtedy i wyniki przychodzą. W skokach narciarskich od kilkunastu lat mamy akcję Szukamy Następców Mistrza. Tam się sponsor poważny w to włączył. Chociaż tutaj mały przytyczek w stronę Adama Małysza muszę zrobić, bo ja lubię być zgodny z prawdą, dlatego że ta akcja miała się nazywać Szukamy, wtedy miała się nazywać Szukamy Następców Małysza, ale Małysz w ostatniej chwili wycofał zgodę na użycie jego nazwiska, więc zmieniono na szukanie, Szukamy Następców Mistrza, ale teraz mamy innego mistrza. Teraz mistrzem od kilku lat jest nie niemały Kamil Stoch, więc ta nazwa jednak się sprawdziła, prawdopodobnie bardziej uniwersalna niż podpieranie się jakimś nazwiskiem, choćby to był Małysz. Patrzę na portal sport t, 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 TVP sport. Amerykanie wygrali ze Słowakami w hokejach. A, to no to jest... jest ciekawe. Pierwszy mecz przegrali Amerykanie, a teraz wygrali ze Słowakami. Słowacy wygrali z Rosjanami, z, z Rosjanami więc tam może być bardzo ciekawie w tym turnieju hokejowym, ale to ta, taka, że tak powiem, naj, najbardziej ciekawe to będzie to, jak już to dojdzie do tej fazy takiej półfinałowej, finałowej. To już będą takie mecze naprawdę o wszystko i, i wtedy będą, będzie się to wszystko ważyć. W w jeszcze bardzo różnie, tam różnego rodzaju kalkulacje, no ale jeżeli Amerykanie wygrają Słowakami, Słowakami, Słowacy z Rosjanami, no to Rosjanom może być ciężko tutaj na tych igrzyskach. A dzisiaj o 11.50 jest transmisja łyżwiarstwa szybkiego. Mamy tam... No mieliśmy 4 lata temu. Teraz jakieś szanse są, wydaje mi się jednak, nie, nie, chcę, nie chcę mówić, że iluzoryczne, ale one są zdecydowanie mniejsze niż były przed 4 laty. 4 lata temu mieliśmy trzy medale. Zbyszek Brudka, no to była w ogóle, to był, to, to był nieprawdopodobny występ. No, super niespodzianka, ta, ta, ta wygrana. Od 3000 tysięczne sekundy te 3000 przeszły do historii. Teraz holender, z którym on wtedy wygrał te 3000, był 11 12. Gdyby jedynkę z przodu obciąć, to byłaby powtórka, byłby, byłby pełny rewanż. I te 12 miejsca na razie prześladują, bo i Polka Najlepsza też 12 była w jednym z wyścigów na 1000 metrów. No, myślę, że pierwsza dziesiątka może w wyścigu drużynowym dziewczęta, może w sprincie coś, ale to bardzo wiele czynników decyduje. Bardzo serdecznie dziękuję za prowadzenie kolejnego studia olimpijskiego. Jutro usłyszymy się. I spotkamy może. No, jeżeli, na takie jest, wnet. jeżeli jest takie, takie zapotrzebowanie na moją <laughs> osobę, przepraszam, to jestem oczywiście do, do Pańskiej dyspozycji, panie redaktorze. Jutro, I do dyspozycji naszych słuchaczy. Jutro proszę e, słuchać radia wnet i oglądać telewizję Republika. Krzysztof Miklas, był w studio. Dziękuję, do usłyszenia. Zatem do jutra. Dziękuję. Studia Olimpijskie, Radia Wnet